Kromka z rosołem. witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale, w kolejnym odcinku z Rainbow Six Siege'a dzisiaj. Mam dla was informacje, o których już pewnie słyszeliście, ale dopiero teraz wrzucam filmik, ponieważ wczoraj mieliśmy darmową mapkę. Tak jest darmowa mapa dla wszystkich uniwersytet, o której za chwilkę sobie opowiemy. Dodatkowo patch, patch który zmienia paru operatorów w dosyć mocny sposób, zmiany w balansie niektórych broni, no i Przede wszystkim Lord Chanka, ten najbardziej ulubiony przez wszystkich operator, dostaje w końcu. Buffa. Także, moi drodzy, na sam start zaczynamy oczywiście od mapki, a jest nią Uniwersytet. Część z was, która grała te operacje, czyli, że tak powiem, single playera w Lane czy też Terror Hunter, kojarzy na pewno tą mapkę, która wtedy była spowita gazem. Teraz oczywiście tego gazu nie ma i jest ona, powiem Wam szczerze, całkiem interesująca. Na pewno rzuca się w oczy to, że jest bardzo duża, jest bardzo duża, bardzo rozległa. Mamy aż trzy klatki schodowe z trzema schodami. No tak, klatka Schodowa musi przecież mieć schody krąka, gratulacje. I naprawdę troszkę zajmuje czasu, aby ogarnąć, co się gdzie znajduje. Zresztą tak jak zawsze, mimo tego uważam, że jest ona dosyć ciekawa, w szczególności wydaje mi się, że najciekawsze jest to, że te wszystkie pomieszczenia, które się znajdują właśnie w tym uniwersytecie, są naprawdę rozległe. Wąskie korytarze, rozległe pomieszczenia tworzą bardzo, bardzo ciekawą sieć tych wszystkich pokoików, zakamarków, gdzie można się Także wydaje mi się, że również na tym uniwersytecie spędzimy niejedną przyjemną godzinę. No i moi drodzy, kwestia na którą czekali wszyscy, czyli lord taczanka w końcu dostaje bafa, jak możemy przeczytać na stronie Ubisoftowo-Rainbołowej takie fajne, fabularne wprowadzenie do zmiany. 13 listopada 2016 roku Aleksander Senawiew odniósł obrażenia, w wyniku których przez dwie minuty pozostawał w stanie śmierci klinicznej, czyli nasz Lord pozostawał w stanie śmierci klinicznej. Podczas kuracji w bazie Hereford poddano dokładnym oględzinom jego ulubioną broń RP-46 i chcąc podnieść walory obronne tego sprzętu, grupa ekspertów pod kierownictwem Eleny Miry Alvarez del Manzano opracowała specjalną tarczę balistyczną chroniącą głowę operatora. Także moi drodzy, buff jest stał się faktem. Osobiście nie widzę jakoś możliwości w której nagle, nagle ta czanka, Lord czanka będzie niesamowicie często wybieranym operatorem z uwagi przede wszystkim na jego mobilność. Aczkolwiek z uwagi na to, że jednak posiada tą tarczę, która chroni. Lewą stronę, prawą stronę i przód głowy, faktycznie może być teraz operatorem, który będzie dobrym wyborem do niektórych sytuacji, szczególnie aby utrzymać na przykład dany korytarz bądź też dany punkt, to oczywiście w zależności od trybu gry, na jakim gramy. Ta tarcza, którą posiada taczanka, która została mu zaprojektowana, dodana, ma przede wszystkim, moi drodzy, zniwelować tą mobilność, brak mobilności, bo tak naprawdę w momencie, w którym graliśmy w Rainbow i widzieliśmy taczankę. Bardzo łatwo było go zabić headshotem z lewej, z prawej strony, zanim on mógł zareagować. I tarcza tak ma 500 punktów zdrowia i zniszczyć ją można każdym karabinem, pistoletem, czy też materiałami wybuchowymi. Także w końcu nasz Lord dostał coś specjalnego. Może parę razy nawet nim zdołam zagrać. Poza Lordem mamy, moi drodzy, zmiany w paru operatorach: Fuse, Bandit, Smoke oraz Blackbird, tak jest, po raz kolejny Blackbird dostaje zmianę, ale od początku. Fuse, moi drodzy, dostaje dodatkowy ładunek kasetowy, ale jakby tego było mało, chcąc zwiększyć ofensywność przede wszystkim Fuse'a, deweloperzy postanowili zwiększyć skuteczność w zasadzie pole rażenia tych poszczególnych ładunków, które zostają wypuszczone z jednego ładunku kasetowego. Do tej pory pole rażenia takiego granaciku, tego małego krążka hokejowego, jak to go czasem nazywamy, Wynosił 2,5 metra. Teraz jest on zwiększony prawie dwukrotnie, ponieważ jeden taki krążek hokejowy zadaje obrażenia w promieniu 4,2 metra, i jest to zmiana dosyć znacząca. Ponadto, moi drodzy, Bandit otrzymuje czwartą baterię. Do tej pory miał 3, także teraz będzie 4. Bandit Trick będzie jeszcze bardziej możliwy i częstszy, przede wszystkim do robienia. No i poza tym, moi drodzy, będzie też dodatkowa opcja na pozbycie się Termita, czy też Hibany, bo jak wiemy, oczywiście Hibana została dodana, a ma podobną umiejętność, co właśnie Termit, stąd też właśnie Bandit dostaje jedną baterię. Więcej, ponadto smoke i jego gaz można od teraz rzucać tak samo jak granaty. Nie są takie ciężkie te smoki nie są takie ociężałe, czyli można nimi ciskać na dalsze odległości. I moi drodzy, Blackbird, kolejny nerf, kolejny nerf Blackberda do tej pory, po jednym z w zasadzie dano mu dwie tarcze. Dwie tarcze i obniżono ogólnie zdrowotność takiej tarczy do 150 punktów. Teraz obniżono ją ponad dwukrotnie do punktów 60, i moim zdaniem jest to bardzo, bardzo dobra zmiana. Ponadto, korzystanie z celownika wydłużono z 0,25 sekund do 0,7 sekundy, czyli przycelowanie trwa jeszcze dłużej, prawie trzykrotnie dłużej, i korzystanie z celownika po sprincie wydłużono z 0,35 do 0,8 sekundy. Co sprawia, moi drodzy, że Blackbird w otwartym terenie, w takim biegu ogólnie, w zasadzie w w każdym momencie, w którym się rusza i nie przycelowuje, jest bardzo, bardzo osłabiony. To przycelowanie, zwiększenie czasu tego przycelowania jest tak horrendalnie długie i nienaturalne, wypróbujcie sobie, że aż dla mnie troszkę niezrozumiałe. Oczywiście rozumiem nerw tarczy na hita, faktycznie ta tarcza powinna schodzić, ale w tym momencie Blackbird, który jest tak niesamowicie osowiały i ospały z tym przycelowaniem, jest w zasadzie operatorem, który tak naprawdę jest dobry chyba tylko i wyłącznie w momencie, w którym stoimy w zasadzie w miejscu i Jesteśmy po prostu statyczni. Oczywiście, jeśli mamy dobrego aima, no to możemy trafiać te głowy, ale jest to naprawdę bardzo, bardzo mocny nerf Blackberda w tym patchu. I do tego, moi drodzy, jeszcze dwie sprawy bardzo ważne. Przede wszystkim, baw Glaza. Broń Glaza, karabin snajperski Glaza jest zdecydowanie bardziej szybko strzelny i zmniejszono mu podrzut. Jeżeli sobie będziecie strzelać, tak jak zresztą teraz widzicie, to w zasadzie podrzutu nie ma i jest to bardzo, bardzo. Mocne aktualnie i kolejna sprawa, którą też w zasadzie nie do końca rozumiem, ale jest taka zmiana wprowadzona. Mówię tutaj konkretnie o tarczach, o Montejnie, o rekrutach starczami, o z starczą oraz o blitzie z starczą. W momencie, w którym jesteście obrońcą i chcecie zabić taką tarczę C4, nie macie na to szans, jeżeli ta tarcza jest ustawiona do was przodem, a on face. Wystarczy, że taka tarcza będzie wiedziała o co chodzi, obróci się przodem do C4 i zadacie mu z przodu około 20-25% zdrowia, także jest to na pewno ogromny game changer, przez co te tarcze teraz będziemy widzieć w moim przekonaniu jeszcze, jeszcze więcej, a Montain będzie w zasadzie chyba jednym z najpoważniejszych kandydatów do wyboru w momencie, w którym gramy bomby. Okej, okay, teraz też był, ale zawsze były te C4, -ki. w tym wypadku wystarczy, że ten Mountain będzie dobrze ustawiony, żeby to C4 go po prostu nie zabiło. Zresztą nie tylko on, to samo tyczy się. Blitza, tak jak wspominałem, rekrutów i fuza starczą. I moi drodzy, ostatnia, również dosyć znacząca zmiana tyczy się balansu broni. Generalnie starano się zaprojektować gry tak, żeby karabiny szturmowe zadawały więcej obrażeń niż pistolety maszynowe, a balansowano to w taki sposób, że po prostu karabiny szturmowe miały większy odrzut. I z uwagi na to Poprawiono, w zasadzie zredefiniowano niektóre pojęcia takie jak podrzut broni, rozrzut. Odrzut po pierwszym strzale, czas powrotu, przyrost odrzutu, czy też odrzut maksymalny. I tutaj moi drodzy, odsyłam Was do opisu, ponieważ w zasadzie każda broń dostała delikatną zmianę, chociażby w rozrzucie, w podrzucie, w przyroście odrzutu, w czasie powrotu od recoilu do przycelowania do tej pierwotnej formy. Czy to mamy na myśli chociażby kawejrę, czy mamy na myśli frostkę, czy mamy na myśli glaza, czy mamy na myśli ażkę, wszystkie te bronie mają jakie? Zmiany. Nie są to zmiany bardzo duże, ale warto się z nimi zaznajomić, a to wszystko jest bardzo ładnie wypisane w opisie, w tym linku, który macie. Także odsyłam właśnie tam, abyście się z nim zapoznali. Także moi drodzy, to są wszystkie pacznouce. Oczywiście odsyłam do opisu, jeżeli chcecie sobie przeczytać, też na spokojnie. No i dajcie mi znać, co wy sądzicie o mapce. Przede wszystkim o uniwersytecie i o lordzie. No i może też o blackberry, bo to jest na pewno ciekawy temat. Tak. Także moi drodzy, dziękuję bardzo za uwagę, pamiętajcie, krąka gada, radzi, nigdy was nie zdradzi i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, pa pa.